Szanowna Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Otóż w Polsce mamy w tej sprawie dość precyzyjne przepisy. One wynikają z ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. Ta ustawa zobowiązuje każdego inwestora, który chce realizować inwestycje wiatrakowe o mocy powyżej 10 MW i na wieżach powyżej 30 metrów do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska dość często w tej sprawie wydają decyzje negatywne dotyczące lokalizacji tego typu przedsięwzięć. Natomiast rzeczywiście, jeżeli pani poseł mówi o pojedynczych przykładach, to są to mikroturbiny instalowane w bezpośrednim sąsiedztwie własnych zabudowań i one nie wymagają zgody i żadnych dodatkowych pozwoleń. Natomiast ta propozycja ustawowa, która jest zgłoszona przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, sprowadza się de facto do tego, że w Polsce zakazujemy budowy elektrowni wiatrowych, dlatego że de facto 3 km od zabudowań mieszkalnych oznacza, że nie ma takiego miejsca na mapie Polski. W pozostałych przypadkach są to miejsca tylko i wyłącznie szczególnie chronione obszary naturowe, na których lokalizować tego typu przedsięwzięć nie można. Oprócz tego w parlamencie znajduje się projekt ustawy zgłoszony przez pana prezydenta, ustawy krajobrazowej. Ta ustawa dość precyzyjnie reguluje cały obszar związany z ochroną krajobrazu, a więc również ochroną pod kątem lokalizacji tego typu przedsięwzięć, szczególnie tego typu przedsięwzięć. I wreszcie na samym końcu, wszystkie te inwestycje w obecnym stanie prawnym muszą być wpisane do planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli planu nie ma, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie ma podstaw do wydania decyzji środowiskowej, a to się z kolei wiąże z tym, że nie można realizować tego typu przedsięwzięć. Ta ustawa po prostu może być jeszcze prościej napisana. Zakazujemy budowy elektrowni wiatrowych w Polsce, to będzie jeszcze prostsze. I już ostatnie zdanie. Żaden z krajów europejskich nie wycofuje się z realizacji tego typu przedsięwzięć. Przypominam o pakiecie klimatyczno-energetycznym. Każdy kraj jest zobowiązany do osiągnąć określony procent wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Polska do 2020 roku musi osiągnąć wskaźnik 15% w rynku pierwotnym, co oznacza dla energii elektrycznej tak naprawdę trochę więcej albo znacząco więcej niż 15%. Co również musi oznaczać, że patrząc przez pryzmat warunków krajowych, energetyka wiatrowa będzie jednym z podstawowych źródeł uzyskiwania tego wskaźnika. Przypomnę, że pakiet klimatyczno-energetyczny został podpisany w 2007 roku, a więc jeszcze przed objęciem rządu przez pana premiera Tuska. Dziękuję bardzo.